Justyna Kowalczyk ma trójkę starszego rodzeństwa. Siostra Ilona jest lekarzem, druga siostra Violetta polonistką, a brat Tomek kardiologiem. Dla niej rodzice wymarzyli sobie karierę prawniczą, ale ona wybrała sport. W podstawówce na początku wolała koszykówkę, piłkę ręczną i bieganie. Swoją drogą, znając jej ambicje, pewnie dziś kolekcjonowałaby medale letnich, a nie zimowych igrzysk olimpijskich. Potem odkryła narciarstwo. W 2000 roku wypatrzył ją trener Aleksander Wieretielny. Rok później Justyna zadebiutowała w Pucharze Świata. Wystartowała w swoim ukochanym klasyku, na 1,5 km. Wtedy Kowalczyk zdobyła pierwszy punkt w Pucharze Świata. Jeden, za 30 miejsce. Do dziś ma ich 13 168. Współpraca z Wieretielnym szybko zaczęła przynosić efekty. Kowalczyk zdobyła wicemistrzostwo świata juniorów w sprincie w 2003 roku. Przyszły też triumfy w Mistrzostwach Polski. Na Mistrzostwa Świata do Oberstdorfu w 2005 roku Polka jechała już jako jedna z czołowych zawodniczek Pucharu Świata. W Niemczech była czwarta na 30 km klasykiem, ale wynik anulowano. Przeprowadzone testy antydopingowe wykazały obecność w organizmie Justyny deksametazonu. Lek zawierający zakazany środek przypisał jej lekarz, u którego leczyła bolące ścięgno Achillesa. Nałożona na nią 2-letnia dyskwalifikacja, po kolejnych apelacjach zawodniczki została skrócona do 6 miesięcy. Kowalczyk wróciła na trasy w grudniu 2005 roku. I zaczęło się na dobre. 7 stycznia w OTP w Estonii po raz pierwszy stanęła na podium Pucharu Świata w biegu na 10 km stylem klasycznym. Potem był Turyn i Igrzyska Olimpijskie. Justynie nie poszło w jej koronnej konkurencji. Nie ukończyła 10 km klasykiem. Ale niespodziewanie pierwszy wielki sukces przyniósł jej styl, z którym nie zaprzyjaźniła się do dziś. Była trzecia na 30 km łyżwą ze startu wspólnego. Kolejny sezon przyniósł Polce pierwsze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Wynik, którego przed nią nie osiągnęła żadna Polka. Znów było to OTP, które do dziś pozostaje jednym z jej ulubionych miejsc. W klasyfikacji generalnej była bardzo wysoko, na 8 miejscu. W sezonie 2007-2008 Kowalczyk stawała na podium Pucharu Świata 6-krotnie, w tym raz na najwyższym. W generalce była trzecia. Mieliśmy gwiazdę, z którą liczył się cały sportowy świat, a która potem stała się mistrzynią. 5 wygranych biegów w kolejnym Pucharze Świata dało Polce triumf w klasyfikacji generalnej. Sezon kończyły Mistrzostwa Świata w Libercu, które były popisem Kowalczyk. Zdobyła 2 złote i 1 brązowy medal. Potem już kibice mogli poczuć się rozpieszczeni triumfami. Kolejna kryształowa kula, pierwsze zwycięstwo w prestiżowym i ultratrudnym Tour de Ski, które wygra jeszcze 3-krotnie, i wspaniałe Igrzyska Olimpijskie w Vancouver, na których Justyna zdobyła 3 medale w 3 kolorach. Kolejne Igrzyska Olimpijskie w Soczi Polka zakończyła ze złotym medalem na 10 km klasyki. Nie przeszkodziło jej złamanie kości śródstopia, z którym startowała. Zdobyła 5. olimpijski krążek i stała się najbardziej utytułowanym polskim sportowcem w historii zimowych Igrzysk Olimpijskich. Czas między igrzyskami wypełniła wspaniale. 2 kolejne triumfy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i 4 medale Mistrzostw Świata. Sukces ma jednak swoją cenę. Trening jest morderczy. W sezonie 2010-11 wyszło 291 dni w pracy, 42 dni zawodów, 246 zgrupowań, w tym blisko 30 na przejazdy, 3 dni badań. Maj w Zeiseralm, czerwiec w Sierra Nevada, lipiec w Ramsau i na lodowcu Dachstein, gdzie można łączyć trening letni z zimowym. Sierpień w OTP, wrzesień w Raubicze, znienawidzony październik w Ramsau i Walsenales, nazwany kiedyś przez Justynę czasem porównywania tyłków, bo sezon jest blisko, wszyscy się już taksują spojrzeniami, a dalej trzeba orać.